Jeżeli pani ten apel przedstawiła, bo myślę, że pani jest też między innymi, że tak powiem, autorem tego apelu. Więc jeżeli pani twierdzi, że pani prosi zarząd, to ja pani odczytam ten apel. W nawiązaniu do apelu Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 września 2016 roku, Rada Powiatu zobowiązuje zarząd. Jaka to jest prośba? Zobowiązuje zarząd starostwa powiatowego w Kętrzynie do nawiązania rozmów. A zarząd czym ma się zajmować? Po to ma, jest jego to zadanie, żeby się zajmować szpitalem i żeby ten szpital funkcjonował jak się należy. Po to była ta debata, żeby byli radni z miasta i radni powiatowi i można było o wszystkim porozmawiać, ale państwo oczywiście do końca nie wytrzymaliście, nie poświęciliście tyle godzin i wyszliście na najważniejsze. A żeby to wszystko zrozumieć, to nie jest szpital, to nie jest jeden oddział, tylko to jest kilka oddziałów i to są problemy narastające od 2003 roku, tak jak już pan burmistrz też wspomniał. I ten co roku te same problemy są we wszystkich szpitalach, nie tylko w naszym. Nasz szpital jeszcze dzięki Bogu jako tako wychodzi na prostą, ale wam to właśnie nie pasuje, że zaczyna się robić dobrze. Bo musicie właśnie bić pianę, to co cały czas powtarzam, w innych szpitalach tego nie ma, tej polityki, co jest u nas. Proszę porozmawiać z innymi szpitalami, dyrektorami. Nie ma takiego gadania co sesję na temat szpitala, czy jest dobrze, czy jest źle. Niech oni ludzie ci normalnie pracują. To samo pan radny dzisiaj odpowiedział, że to, co powiedział dzisiaj pracownicy, co odpowiedzieli, a wy i tak będziecie tam na nas psioczyć. I to się właśnie zaczyna. Zaczyna się od takich właśnie apeli, które wy tutaj proponujecie. Ja mam do państwa apel. Naprawdę te słowa, które tutaj pan radny Sobczak wymienił i które krążą, one są niestosowne w stosunku do państwa pracy, wszystkich radnych. Przecież wszyscy państwo macie ogromne zasługi. Dach, okna, łóżka. To z tych pieniędzy, które państwo przecież decydujecie o tym. No jak tak można? Myślę, że to jest niewłaściwe. Po prostu tak uważam. To tak bardzo personalnie pan dyrektor to potraktował. Ja jestem członkiem komisji rewizyjnej. W tej chwili nie można mówić o pewnych rzeczach, które stwierdziliśmy w trakcie tej kontroli, ale tam naprawdę były pewne procedury, trudne sytuacje, które mogłyby, podkreślam, ja nie stwierdzam, zagrażać życiu pacjentów. Panie dyrektorze, wiemy o nieobsadzonych dyżurach, wiemy o wielu innych rzeczach, więc proszę mi uwierzyć, to nie jest tak, że pisaliśmy to od tak, żeby komuś zrobić na złość, tylko po to, żeby pewne dwa organy zmusić do pewnych rzeczy. To nie jest tylko i wyłącznie jakieś pieniactwo, naprawdę. Złożyliście państwo doniesienie do prokuratury, że jest zagrożone życie i zdrowie naszych mieszkańców. No przecież jako komisja rewizyjna poszła. Tak, ale powiedziała pani, że jest nie wiadomo, czy to faktycznie jest stwierdzone, że jest zagrożone życie. Prokuratura tym się zajęła i jeszcze żadnych stwierdzeń nie ma. A wy w apelu stwierdzacie. Jest wyraźnie powiedziane. Nie możemy być bierni, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie naszych obywateli. To jest stwierdzenie już faktu. No nie tak? No proszę mi powiedzieć, czy to jest zdanie wyjęte z ust inaczej? To jest stwierdzenie faktu, proszę że pani, tutaj jest pani, i teraz to proszę panią. Ja, panie radny Dariuszu Popławski, pan zawsze mi cały czas dopina, docina, że ja tyle lat jestem już w tym, tak, do tego się przyznaję, w szpitalu. 12 lat byłam w Radzie Społecznej, obecnie jestem również w tej Radzie Społecznej. Co ci dyrektorzy wyprawiali, to tylko, ja mogę książkę napisać. Co tam się działo? I dlatego dyrektorzy, ale wszystko robiliśmy, dlatego dyrektorzy są. Pani radna Siewruk, byliśmy razem. Przez to, że to, co było, co się działo w szpitalu, jest już chyba 12 dyrektor. Cały czas coś się działo i cały czas zostali zmieniani. Proszę, całe życie, całe życie mówicie, to pani była jedną kadencję. Ja jestem czwartą kadencję i wiecznie jest ten problem i wiecznie to samo piłujecie na tej Radzie. Każdy apel, który powinniśmy skierować, owszem, ale do wszystkich samorządów, nie do zarządu,
tylko do samorządów prośbą o pomoc i wsparcie, a nie kierować się do zarządu. A chcę Państwu powiedzieć, że na każdej Radzie Społecznej, kiedy byliśmy, zwracaliśmy się z takimi prośbami do samorządów, tylko nikt nie reagował, nikt nie dawał żadnych pieniędzy, bo powiedzieli, że to jest wasz problem i wasz obowiązek, bo to jest wasze zadanie powiatu. I taka była odpowiedź. No i co mogłam zrobić? Dobrze mówiła o rozmowie właśnie pani radna Jańczuk, pani radna Pietrzyk-Hornicka, o rozmowie. To i ja tak, bo tu adresatem są samorządy. I tak jak rozmawialiśmy wszyscy, wójtowie, burmistrzowie są członkami Rady Społecznej. Jeżeli mnie pamięć nie myli, na ostatnich 4 albo 5 pan burmistrz miasta Kętrzyn nie był. I to jest rozmowa?